jakiś czas temu miałem, czy przerażającą? Nie. Dla mnie to nie było przerażające. Miałem wizję i widziałem, że to jest wizja dotycząca, nie wizja, wgląd do niedalekiej przyszłości. Niedalekiej przyszłości momentu zmiany. Ziemia zasłana ciałami. Tylko to nie były trupy. Tego nie rozumiem. Moment. Nieraz robię takie przerywniki, żeby słowa znaleźć, nie? Jak chcę opisać jakąś wizję stamtąd, jakieś doświadczenie, niekiedy, w większości brakuje słów. Bo tak, powiem, że to były trupy, nie były to trupy. Powiem, że to były, no to jak nie trupy, no to co to było? Żywi? Nie byli też żywi. Leżeli sobie. Ciało przy ciele, mężczyźni, kobiety, dzieci nie widziałem. Oczy na wpół otwarte. Czyli nie tak? Wpół otwarte i bez, i nie poruszali gałkami ocznymi, tylko tak się patrzyli przed siebie. I taki grymas takiego jakby uśmieszku lekkiego. I kurwa, cała ziemia taki ciał. Jak to wytłumaczyć? Jakby padli przed chwilą takie zombie. Ale zombie to się kojarzy z takimi trupami, kurde, z tego, z thrillera, nie? To nie były takie brzydkie trupy zombie, tylko normalne ciała, ludzie, nie? Jak ktoś nie ma doświadczeń spoza, nie wie, albo tylko jest, no, no tak ma większość, nie? No to powie, że to są były ciała, albo to byli ludzie, śpiący ludzie, nie byli to śpiący ludzie. Takie na wpół żywi. Leżeli sobie. Jeden przy drugim. Cała ziemia. To widziałem. To widziałem i czułem wewnętrzny wskaźnik, ja to tak nazywam, nie? No nazywam sobie niektóre takie rzeczy, które tutaj nikt nie nazwał, no to trzeba nazwać, nie? Żeby jakoś to usystematyzować, obczaić. Wewnętrzny wskaźnik mi wyraźnie pokazał, że to nie jest jakaś daleka przyszłość, nie? To było... Nie miałem też wyraźnego, że data, nie? Ale czułem, że to jest niedaleka przyszłość. I to jest moment, kiedy będą zmiany. Tak po prostu uchwyciłem, tak się wpasowałem do tego przekazu, do tej... Wszedłem na chwilę w tę rzeczywistość, patrzę, ziemia w trupach. Leżą sobie, śpią, tak patrzę. Nie, nie śpią. Żyją, ale też nie żyją, nie? I potem mnie cofnęło. Co to było? Nigdy, jak tyle razy wychodzę z ciała, sprawdzam, czy się nagrywa. Nigdy, jak tyle razy wyszedłem z ciała, nie wszedłem do tego planu. Nie wiem, co to jest za plan. Ale chciałem o nim powiedzieć. Poczułem potrzebę. Więc mówię.